Witajcie ludzie, witamy was serdecznym kruczkiem i oraz Viverto. I serdecznym killem! Tak, serdecznym killem Viverto. Dlaczego tak późno? Bo tak wyszło. A z nami jest dzisiaj... Gabriela Zofia Soszyńska, witam serdecznie. Która będzie z nami komentować i od teraz mikrofon oddaję jej. Dzień dobry, tak nam to założyć? Dobrze, dziękuję. No więc, będę dzisiaj dla was komentować grę zwaną LOL-em przez większość narodu naszego. Dziękuję. Poczynając od teraz. 3, 2, 1, start. Dziwny czerwony koleś z mieczem nawala fioletowego ludka i przez chwilę zniknął, ale właśnie się pojawił z powrotem. Fioletowe ludki są o wiele liczniejszej grupie niż niebieskie ludki, ale co się dzieje, proszę państwa, niebieskie ludki przybywają i swoją liczebnością przewyższyły fioletowe ludki. Czerwony gościu nadal nawala mieczem i przyszedł niebieski, zielony gościu. Czemu powiedziałam niebieski? Przyszedł zielony gościu, który wygląda na czarownika, ale nie wiem, czy jest czarownikiem. Tak. Michale, specjalista, czy to jest czarownik? Tak, to jest czarownik, on rzuca krukami. Czarownik zielony, który rzuca krukami. Widać już, proszę państwa, pierwszego kruka, który najwyraźniej zieje ogniem. Nie, on dostał padaczki. Aha, można i tak. Fioletowe ludki wyciągnęły katapultę albo armatę, a czerwony ludek się odsuwa razem ze swoim mieczem. Uwaga, proszę państwa, co się dzieje? Przyszło wielkie żywe drzewo. Dokładnie. Które wbrew pozorom jest dosyć... Ej, myszka! Lol, ej, myszka mi nie działa! Myszka! Ej, proszę państwa! Ej, myszka mi się... Jak on się nazywa? A nie ma jakiejś specjalnej nazwy? Vivertowi przestała działać myszka. Co za emocje. Viverto, jak sobie radzisz? Do dupy jest, bo mi myszka nie działa. Ej, o co chodzi? Spróbuj tam jakimś AWSD. Ej, lol, ale to się świeci, tylko... Ej, do dupy. O, okej. Znajdujemy się, proszę państwa, przy dwóch śmiesznych wieżach zionących ogniem, które wyglądają trochę jak... Działa! ...w dosyć pomniejszonej wersji. Zielony ludek właśnie rzucił dziwne zaklęcie, a czerwony ludek z mieczem zniknął z planszy. O, pojawił się mnie? Z powrotem razem z drużyną niebieskich ludków i dziwnym, błękitnym ludkiem na... Ej, słyszycie mnie? Albo katapulcie, albo wózku dla inwalidów. Tak, Viverto, słyszymy cię. Bo mnie zlagowało całego kompa teraz. Brawo. Ale myszka działa! Proszę państwa, co tu się dzieje? Jezus ty! Viverto doznaje... Ja! Wracam! Wracam! ...uszczerbków technicznych. Viverto, radzisz sobie? Jest ciężka sytuacja na froncie, ale jednak radzę sobie, gdyż moja myszka is not coś tam, nie wiem, nie działa. Po prostu, no, jakby to powiedzieć, no, nieźle. Tak. Czyli myszka działa, czy nie? No, nie wiem. Na razie tak. Aha, czyli komputer ci nie działa, ale myszka działa. No, komputer żyje. To okay. Może chyba trochę gorzej niż jakby nie działał. Testujmy szorkę, pogłaszcz albo coś. Nie, no bo na teraz... Proszę państwa, trzeba delikatnie. To są bardzo, bardzo wrażliwe stworzenia. Mogą się bardzo łatwo obrazić, wiem z własnego doświadczenia. A co, obraziłaś się kiedyś na ciebie mysza? Urwała mi ogon, że tak powiem. Da fuk! Ale nadal działała. Gabrielo, pan, do tej strony cię nie znałem. Bo pan Gangnam Style. Czy to miało jakiś podtekst? Nie. No ja myślę. Proszę państwa, niebieskie, błękitne ludki z magicznymi mieczami połączyły swoje siły właśnie i zrobiły jakieś dziwne boom. Otrzymaliśmy powiadomienie o następnym poziomie.
Ludek z katapultą się wywalił, ale następne ludki z katapultą, tym razem fioletowe ludki z katapultą, zmierzają w stronę dziwnego lodowego pomnika, przypominającego hełm dziwnej zmutowanej istoty. Nadciągają kolejne fioletowe ludki. Co było w tym? A Viverto pada! Viverto pada! O nie, Viverto! Nie umieraj! Viverto, ożyj! Oddychaj, nie zamykaj oczu! Pamiętaj, nie zamykaj oczu. Jak ja padłem ryjem do rzeki i tyle, no nie mam jak, co zrobić. Jak zamkniesz oczy, to już po tobie, ale jak zamkniesz oczy, to nie idź w stronę światła przynajmniej. Nadciągają kolejne fioletowe ludki. Uwaga, czerwony ludek z mieczem zrobił salto. Nie salto, zrobił piruet i rozwalił milion fioletowych ludków, albo trochę mniej. Człowiek drzewo zostawia dziwne pomarańczowe ślady na ziemi i... A, przed chwilą był otoczony śmiesznym kółeczkiem. Co się dzieje, Michał, co się dzieje? Bijemy Garena, kurwa, gdzieś ma to! Podobno biją Garena? I Garen przekazuje informacje od Viverto I źle wyszło. Jak ty się, kurwa, nazywasz? Michał! On jest Michał! Uwaga, Giran? Giran? A, tamten, ten czerwony jest Garen. Garen przekazuje informacje od oznaczonego i Viverto. Ginsz ma to. Nadciągają kolejne fioletowe ludki i kolejne błękitne ludki i niebieskie ludki. Boże, co tu się dzieje? Co za rozpierdol? Jak ty się odzywasz? Nie obiecuj. Przepraszam, Gabrielo. Do mnie, tak? Do mnie z takim tekstem? A jak ty się do matki odzywasz? Do matki też tak mówisz? Dzień dobry, mamusiu. No ja myślę. Od teraz nazywasz mnie mamusiu. Tak, mamusiu. Uwaga, czerwony ludek z mieczem znowu robi piruety, ale został zaatakowany przez wymiotującego kruka stworzonego przez śmiesznego zielonego czarownika. I uwaga, zielony czarownik przemienił się w dziwne stworzenie, ale przemienił się... Ja tu jestem, czarnoksiężnik! Co ty robisz? Wracam. Bo się trochę cykam, kupuję różdżkę. Różdżka, szmato! Różdżka magiczna. To było coś, co wprawiło Harego prawdziwe podniecenie. Uwaga, uwaga, co tu się dzieje? Oznaczony, mów do nas, co tu się dzieje? Gisne Garena, szmato! Garen, gin, szmato. Viverto, chcesz skomentować przebieg meczu? Idzie nam do dupy. Ale tak so much. A mnie się wydawało, że całkiem nieźle idzie, bo ten czerwony ludek robi fajne... Fuck! Dwa trupy dłużej przeciwne. No chyba, że tak. W każdym razie, w takim razie twój człowiek to ten czarownik, tak? W każdym razie twój czarownik robi bardzo fajne piruety. Nie. Co? Twój czarownik robi bardzo fajne metamorfozy, o właśnie państwu zaprezentował i robi bardzo fajne wymiotujące kruki. Uwaga! Nadciągają kolejne fioletowe ludziki. Co tu się dzieje? Fioletowe ludziki walczą z niebieskimi ludzikami. Co za zwrot akcji? Tego się, proszę państwa, nie spodziewałam. Z dziwnego fioletowego pomnika zionie dziwny fioletowy płomień. Siema! Proszę państwa, koniec sceny. Viverto, co mówisz? Ej, siema! Siema! Podoba mi się to. Bum. Proszę państwa. Łop. Bardzo, bardzo sympatyczny. Bardzo czarny. Ej. Czarny. No trochę padłem. Bardzo czarny. Charakter z bardzo fajnymi, chyba również czarnymi miotaczami płomieni. Viverto, chcesz skomentować jakoś owe miotacze płomieni? Tak. No. Bardzo fajne 2 na 10. Też tak myślę. Proszę. Przeznaczony letter do ciebie.
Proszę państwa, nowa postać na planszy. Wygląda jak dziwna postać z mangi, która przebiera się za kota i ma długie włosy. To jest jednorożec, kurwa! To ma sens! Co? To jest kurwa jednorożec, no! Siema! Kto zgładził jednorożca? Ktoś miał zgładzić jednorożca? Kolejna dziwna postać na planszy, ma dziwny rulonik na plecach i wygląda jakby była pielgrzymem. Ja chcę mieć przyjaciół! Na ziemi, nie wiem czemu. Bardzo polubiłam jednorożca. Czemu go zabiliście? Ja chcę mieć przyjaciół, zatańczy wam. To są nasi, czerwoni to wrogowie. Garen Ginsz ma to. Dziwny ludzik drzewko przemieścił się poza planszę, a Rice jest... Paul Harras. Jedziemy! Taki sam damage będzie! Uciekaj! Uwaga! Kolejne fioletowe ludziki, a dziwny mroczny brunecik zmienił ten coś. Pojawił się, proszę państwa, uwaga, wykrzyknik na planszy, nie wiem czemu. I przechodzimy do sklepu. Ja chcę mieć przyjaciół! Kolejne fioletowe ludziki na planszy! Jeszcze więcej fioletowych ludzików na planszy! Co tu się dzieje? Co za rozpierdol? Proszę państwa, co tu się dzieje? Ej, dam radę! Enemy killing spree! Przeciwnik pokonany! Czuję epicki forfan! Jest pustoszenie! Szkoda, że rankę! Gindzie! Znalazłem się! Proszę państwa, pojawił się jeszcze kolejna fala fioletowych ludków. Znalazłem przyjaciela, on mnie zabił. Jeden z fioletowych ludków siedzi, proszę państwa, na katapulcie. A ja wy mieliście kiedyś tak, że znaleźliście... To jest armata. Ej, a wy mieliście kiedyś tak, że znaleźliście sobie przyjaciela, on was zabił? Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło. No mi też, ale zaraz mi się zdarzy. Oj, fuck. Uwaga, kolejne niebieskie ludki. Jeden na drewnianym wózku inwalidzkim. Walczy z fioletowym ludkiem siedzącym na armacie. Czemu ja się buduję pod AP? Co? Idiotom? No trochę. Ale co tutaj się dzieje w tle? Dobra. Kiedy jestem. Do kurwy nędzy spłonął ten fajny pomnik? Fajny róg. Polecam 2 na 10. Biorę mida, bo tutaj jakiś sobie pan łysy chodzi. Ej, to jest pojebane. Proszę państwa, zbliżamy się do wody i odchodzimy z powrotem z owej wody. Popchnij mnie. Zielony czarownik coś właśnie powiedział i zmienił się znowu w niczym Elza z Krainy Lodów w władcę krupów. Czerwony człowieczek z się od pola walki i nadciągają kolejne niebieskie ludki z katapultami i maczugami. Co to jest konkretnie oznaczone? Miniony! Mówię o maczugach. Chuj wie jakieś miecze. Uwaga, proszę państwa, trwa powrót, bo jak wiadomo, powroty zawsze trwają trochę i wróciliśmy z powrotem do sklepu. Niezła strategia. Przeciwnik. I z powrotem do rozpierdolu. Ej, cześć! Ej, chodź, usiądź tu, chodź! Uwaga, błękitny promień światła spłynął na pomnik. Co przedstawia owy pomnik? Nie wiem, ważne, że strzela. Aha, dokładnie. Coś konkretnego się dzieje, bo tutaj się tylko napierdala. O, przyszedł mroczny brunecik z mrocznymi karabinami. Z białymi włosami. Ognia. Mroczny brunet z białymi włosami. Pozdrawiamy. Oj tam włosy, ważne, że jest czarny.
nadciągnęły kolejne niebieskie ludki miotające zielonym o dziwo płomieniem oraz kolejne fioletowe ludki z tą fajną armatką. Co śmieszniejsze, mają dziwne rogi, których albo wcześniej nie zauważyłam, albo wcześniej nie miały. Nie zauważyłaś, miały. No dobrze. W każdym razie oznaczony właśnie miota się po planszy. Jak to oznaczone zostało? Czy mi się wydaje, czy tam widziałam mojego jednorożca? Znowu nie żyje! Nie, ja się nie zgadzam na taką grę. Wyłączcie mi tą grę. Jak mają zabijać jednorożca, macie mi go uratować. Tak. Czy to jest wielka papuga? Nie pomóżcie! Ale nie, to co leży? Moje. A nie, to jest chyba taki mroczny brunecik z pomarańczowym rokiem. No dobrze, powrót do gry. Właśnie z planszy spierdolił bardzo fajny biały charakter. Ja, murzyn! Bardzo fajny biały murzyn. Chyba nawet dokładnie ten, który właśnie miota dziwnymi rzeczami. Fioletowe ludki znowu połączyły siły i zrobiły dziwne boom. Pogubiłam się. Znowu spłonął jakiś pomnik! Czemu niszczycie pomniki? To oni, nie my! Brak szacunku dla kultury! My pokojowi jesteśmy! Brak szacunku dla kultury, okej! Pojawił się z powrotem na planszy człowiek drzewo oraz mroczny brunecik. I powrót do... Sojusznik pokonany. Ej, wrzuć to oznaczony! Oczywiście, że to wrzucę! Taki forfan, bitches! Proszę, to jest forfan ranked! Żądam części dochodów. Spoko, to się zrobi. No, nie wiem, jak podzielisz dwa grosze. 20% będzie. To będzie 20%? Będzie. Czekaj, kupujemy relajkę, zaraz im zrobię rozpierdol. Ja też, ja też kupię relajkę i też zrobię. Nie, ty nie kupujesz relajki, ty kupujesz Jum. Infinity. To było do przewidzenia. Kupuję. Skąd wiedziałeś? Zrobię to na patencie, co ze mną będzie. Bum. Lucjan, weź się, co ty składasz, kurna, bo składasz wszystko po kolei. Dobra. Ja taktyczne. Ogarnij się trochę, ja to chcę wygrać. Ja też. I tak zaraz przegrać. Z niektórymi marzeniami trzeba się pogodzić, że nie będą. Co powiedział Liberto? Ja też nie wiem. Mój kill, ziom. Nadciągają z powrotem fioletowe luniki! Podoba mi się ta gra. Chociaż bardzo łatwo się pogubić. A to tylko tak, to się tylko tak w ciebie wydaje. Łob, proszę państwa, co za... Zielony czarownik, człowiek drzewo, jedno... Ej, czyj, zatańczymy? Człowiek drzewo spierdala do wody, nie wiedzieć nie, czemu. Jest... Aha, człowiek drzewo wraca z wody i... Bo on poszedł wymoczyć nogi! ...kieruje się w stronę śmiesznego portalu z dziwnymi zwierzątkami. Chłopcie. Co właśnie zrobiłeś z dziwnym zwierzątkiem? To są wraty. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Tu się wszystko zabija. Znowu mi zestrzelowałeś, czarnuchu? Znowu mi ukradniesz? Pilnuj roweru! Bo idę! Oni zabili, kurwa, kruczki! Zniszczę twoje życie, jeżeli powiem, że to nie były kruczki? Przywoływacz się rozłączył. Dlaczego jednorożec się rozłączył? Przywoływacz wrócił do gry. Bum, bitch! Pokażcie mi jednorożec. Ja pierwszy raz bym kogoś zabił. Solo. Zielony czarownik. Takich szan. Dziwne boom i leży na ziemi. Takich szan. To niedobrze. Ej, ja robię zero damage'a. A ja nie mam butów. To kup! Polecam te! Kroksy! Kamyki w stopy nie wchodzą. Nie, nie kroksy, bansy. Co ty? Ja chciałem... Co ty wiesz o modzie? Ja chciałem Luciana Armaniego. Giorgio Luciani! Ej, ciśniemy.
Proszę państwa, rada na przyszłość, jeżeli będziecie grali w LoL'a bez buchów, to help me. Podczas przerwy na śmierć radzę kupić dobrą parę banków. Ale się zastosowałam. Ej, wybronicie to, LOL! Oluju. Ej. Duble kille! Uwaga, proszę państwa, duble kille. Zniszczono twoją wieżę. Dobry talerz! Wielki banan! Uwaga, proszę państwa. Czerwony ludek z mieczem spierdala. Za czerwonym ludkiem z mieczem spierdala człowiek drzewo. Chociaż z powrotem włączył się do koni. Człowiek widmo to jest, człowiek widmo to jest, niewidzialny drapieżny. Człowiek widmo to jest, człowiek widmo to jest, niewidzialny drapieżny. Uwaga, fioletowe ludki z katapultą, znowu na planszy. A czy ja tam właśnie widziałam człowieka drzewo? Tak, człowiek drzewo. Człowiek widmo to jest, człowiek widmo to jest. Widzialny i niebezpieczny! Człowiek widmo. No właśnie. Dlaczego on świadała człowieku widmo? No bo człowiek widmo jest najlepszy. Wiktor! Z głową wszystko w porządku? Jak zwykle, nie. No dobrze. Na planszy pojawił się śmieszny, błękitny ludek z maczugami zamiast rąk, z tego co widzę. Człowiek drzewo właśnie przeniknął przez zielonego czarownika, co było bardzo śmieszne, a la Harry Potter. Fioletowe ej, zabili mnie! Na planszę. Ile jest tych fioletowych ludków do kurwy nędzy? Jakieś setki i milionów. Aha, no dobrze. W każdym razie zbliżamy się do fajnych schodków, co robią te magiczne schodki razem z magicznym portalem. Ej, nie jestem najlepszy w tą grę! Najważniejsze to zdawać sobie na strach. Ale złobłobił ją, lol. Zniszczono twoją wód. No ja wcześniej nie zauważyłam tego jabłuszka, ale zniszczono jabłuszko. Przeciwnik pokonany. Wód. Ej, nie kończcie tego, koledzy. Też chcę krzyczeć na przypadek dziwne słowa. Masło, jabłko, inkubator! Masło, jabłko, inkubator. Prawie to samo. Skojarzyło mi się z odwodem po prostu. Co teraz mogę krzyknąć? Mogę krzyknąć siki. Dobra, nie, bez przesady. No dobra. Lubię... nie wiem. Sernik. Lubię... Sernik. Lubię znala. Uwaga, człowiek drzewo właśnie przeniknął z powrotem człowiek przez... Człowiek drzewo to jest niewidzialny i drapieżny! Kropka. Drodzy widzowie, ja tylko chcę powiedzieć, że my naprawdę nic nie piliśmy. Kolejne magiczne stworzenia, które zniknęły właśnie z magicznego portalu. I pojawiły się z powrotem! Nie zabijajcie ich, proszę, bo są niezwykle sympatyczne. Sojusznik pokonany. Oznaczony. Pójdź ci w dupę. Jaka OM! Czy mroczny brunecik właśnie usiadł na fotelu? Tak, mroczny brunecik właśnie usiadł na fotelu. I teraz się ej, przyjaciele, nie kończcie tego. Jeśli chcesz sobie ej, fajny masz róg. Cześć! Co raka, fajny róg! Cześć, hi! O, możecie dać zbliżenie na twarz? Help! Pokaż twarz mrocznego brunecika. Wiwerto, odwróć się. No rusz się! Wiwerto, pokaż twarz! Wo, co się dzieje, matko boska? Uwaga, czerwony ludek z mieczem właśnie zrobił dziwne piruety i zabił zielonego czarownika. Zielony czarownik prawdopodobnie znowu musi kupić buty. Ej, zobaczcie! To jest o wiele lepiej. Ej, zobaczcie, ja poszedłem podrywać Sorakę, zobacz na czat. Jezu!
Ej, chłopaki, ja chcę mieć przyjaciół! Nie kończcie tego, chłopacy! 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 Ej, co się stało? Moi drodzy, niestety przegraliśmy, aczkolwiek mecz był tak fajny, że mimo wszystko jest wygrany. Do zobaczenia! Liberto i oznaczony to cioty! To wymontuję. W każdym razie, mamy nadzieję, że podobała wam się nasza debilowa komentatorka, mianowicie Gabriela, Panda, Zofia, Soshi, chuj ci dupę, Soszyńska. Cześć!